Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec i witam was wszystkich bardzo serdecznie w 186 odcinku z The Sims 4 Nowe Życie. Moi drodzy, nasze ptaszki sobie jeszcze śpią. Mamy taki bardzo fajny, śnieżny, zimowy, nocny klimat. Tutaj słuchajcie, widzę, że te wiatraki, one chyba się ostatnio coś tam psuły, czy mi się wydawało? Nie, dobrze, wydawało mi się, czekajcie, sobie tylko sprawdzę tutaj szybko. Zielone ślady, nie no, one wszystkie działają, bo jakby się psuły, to by tam pewnie iskrzyło coś. Także ja was serdecznie witam. No i co? I wszyscy śpią, słuchajcie, więc ja może przyspieszę sobie, wezmę sobie łyczek herbatki. Nie wiem, jaka jest u was pogoda, tak za oknem. U mnie naprawdę jest... O Jezu! A kto to? Kto to tutaj? A czego? Magda, czego ty tu szukasz? Idź do tego swojego zaświatu, jakby go away. No, u mnie, słuchajcie, nasypało bardzo dużo śniegu, więc sobie teraz tak siedzę, nagrywam sobie simsiorki z herbatką ciepłą w tle i naprawdę jest taki super klimat, słuchajcie, naprawdę aż się chce nagrywać. Serio. I jakby młodszy, troszkę się opowiadałem nawet. Jezu, kto to robi pompki o 5 rano? Kaori. Nishidake. Kaori, ale we... Przecież ty sama... Rzniesz, a tu kto... Czemu wy nie jesteście ubrani? Przecież jest śnieg, zima. Jenna Akiyama. No ale przecież jest zimno, jest mróz, a wy w krótkich rękawkach dramat. No, nie wiem, czy kiedyś opowiadałem to już. Chyba tak. Jak byłem młodszy, wiecie, podstawówka, gimnazjum, nawet liceum, bardzo lubiłem grać w Simsy, kiedy na dworze było właśnie albo śnieżnie, albo, wiecie, deszcze były, wichury, lało, grzmiało coś tam i to nadawało takiego klimatu. Ja nie wiem, o co mi chodziło wtedy, ale było super. Jakby spróbujcie kiedyś. Dobra, widzę, że oni wszyscy się śpią. Czy ktoś w ogóle ma zamiar wstać w tym odcinku? Kyoshi. Mój drogi, a czy ty do pracy dzisiaj? No na 17, nie, to ty jeszcze leż. Denis wstał? Mój drogi, zacznijmy od tego, że weźmiesz sobie kąpiel. Zostaw tamte rzeczy. Weź sobie najpierw kąpiel, po pierwsze. Po drugie, pytanie jest takie, czy będą jakieś resztki w lodówce, bo z tym również różnie bywa u nas. Nie no, są, tylko nie, ciasta nie będziesz brał, absolutnie. Tosty z serem, weź sobie porcję. Żeby było super. A jest sobota dzisiaj! Czyś ty zwariował, że ty wstajesz tak wcześnie w sobotę? Denis, no nie, no błagam. Czemu nie możesz się wyspać? Czemu nie możesz po leniu chować? No i widzę, że Zuzka też już wstała. A ty, Zuzka, co? Czy ty cię do pracy idziesz? Nie, pracę ma za 2 dni. I ma umiejętności... Wiecie, o to czekajcie, skoro ona... Proszę bardzo! Skoro ona jest taka hop do przodu, hyc, bęc... FPS-y, czy możecie? Dziękuję. Moja droga, proszę bardzo. Napisz książkę z gatunku poezji. Napisz poezję. Tomek poe... Tomek. Tomik. Jeszcze lepiej. Nie wytrzymam zaraz. Tomik poe... Tomik? Nie. Tomik. Jezus. Tomik poezji. Tom poezji napisz. Wiersze cudowniejsze niż drzewa, które... nic nie mówią. I 3 kropki takie wymowne dajmy. To jest tomik poezji. Dobrze. Tonik, Tomek, wszystko. Tonik poezji. Kyoshi co? Oczywiście, że ciasto bierze, przecież to jest dziad. A młody sobie we... Ale nie no, Kyoshi, mój drogi, ja wiem, że jest ciepło w domu, ale ty byś mógł jednak z tym strojem się ogarnąć, bo potem się przeziębisz, że będzie hyc problem. No a czemu nie mam... O, tu mam. Nie widzę po prostu. Przebierz się. Zuzka, ty nie... No nie jesteś głodna. No dobrze, jak nie jesteś głodna, to ja cię nie będę zmuszał. Kyoshi, proszę bardzo, skorzystaj sobie tutaj raz. Z wanienki możesz się 2. Jakaś poczta, coś przyszło, nic nie... Chyba nie... Nie, chyba za... w sobotę w sumie nie wiem, czy... Jezus, ta fontanna strzela i mnie straszy, no. Tak być nie może. Czy ja słyszałem, że ona coś tam ten? Nie, no ona sobie pisze książeczkę. Tomik poezji pisze. Denis, a ty zrobiłeś te lekcje? No, a nie, czy ty w ogóle jeszcze w szkole nie byłeś? Bo ja już nie wiem, czy ty byłeś w szkole? Nie, ciebie chyba w szkole jeszcze nie było. No to nawet nie możesz lekcji zrobić. Jest to logiczne. Chociaż znam takich, którzy, słuchajcie, już na wakacjach się uczyli. Co by... I już 1 września być przygotowanym. FPS-y wróćcie. Proszę bardzo, dziękuję. Dziękuję. Dobra, zostaw matkę. Jest tą
kanapuncję, no i na biurko położę. Oczywiście, że na biurko położę, bo przecież inaczej być nie może. Dobra, a czy ty możesz... Masz tu mikrotelewizor, masz tu... A możemy tutaj ci postawić laptopa? Poczekajcie. Mam sprytny plan. Ojej. Takiego... O! O, wejdzie idealnie. To chodź, mój drogi, i... A weź sobie poćwicz pisanie na klawiaturze, niech będzie. Czy to ci w ogóle wejdzie jako pisanie? Zostaw matkę. Ona pisze poezję, teraz musi być skupiona. Kiosi, ty widzę jeszcze... A czemu żeś tego nie dojadł? Belzebubu, proszę to dojeść. No. Czy ty pój... Nie, dramat. Nie mogłeś stać w kuchni, tam masz przecież mieć taką przytulną, cozy kuchnię. Wytłumacz mi to. Dlaczego? A, dobra, rozumiem. I jest, słuchajcie, ogrodnik nasz, pan Emil. Panie Emil, to jest nasz ogrodnik, czy nie? W sumie to nie wiem, tak dziko idzie. Nie, żartowałem. Chociaż, a może jednak nasz? Nie, no chyba... Czy my w ogóle mamy ogrodnika zatrudnionego? Od tego trzeba zacząć. A może byście gdzieś pojechali, słuchajcie, tak rodzinnie znowu? W sensie, tylko wasza teraz rodzina, czyli Zuzka, Kioszy i Denis. Na jakieś może jarmarki, albo nie ma żadnego dnia czegoś fajnego. Co to? Jarmark Lam Finchwick. No jakby, kochani, od 15.30 idealnie, mamy dopiero 9.00, trudno. Tylko że Kioshi pewnie do pracy potem na tą 17.00 idzie i no co, no i co? I cały plan się krzyżował nam teraz, skrzyżował się, no. Wszystko napisała książkę, na zostanie... Dobrze, idziemy ją wydać tutaj. Dobra, gdzie mam skrzynkę pocztową? Tutaj, wszystko widzę. Chodź, Zuzka, chodź. Wydaj własnym sumptem. Tak to się robiło? Tak. Co tam czytasz już? Nie, chodź tu. Tylko ja bym cię prosił, żebyś ty się przebrał. Ła. W ogóle ten pokój powinien być zamknięty i nieużywany, bo i tak tutaj nikt nie na razie zamieszkuje. Młody leci. O, widzę. No nareszcie zgłodniałaś. Dobrze, Kioś, co robisz? A czy ty, mój drogi, nie potrzebujesz czegoś do awansu na przykład? Dobra, czy mamy w domu gitarę jakąś? Wiecie, ja tu się przeprowadziłem, no niedawno, więc jeszcze do końca nie ogarniam, co mamy, czego nie mamy, co nam brakuje, czego nie. A może ewentualnie masz w ekwipunku gitarę, co? Nie masz. Skrzypiec również nie masz. Ty tak zarabiasz, bym powiedział... 40... 44, no to dobra. To w takim razie, czekajcie, kupimy mu gitarę. No bo raczej jej tutaj chyba nie ma nigdzie. Jeszcze zobaczę w sypialni, ale no nie, 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 nie. Czekajcie, garaż. Nie, nic, dobra. Skoro nie... A weźmy to może mrocznego kosiarza, gitarkę i będzie. Kioshi, zobacz. Look at this, mój drogi, specjalnie dla ciebie. Zostało to zakupione, co byś praktykował. Także practice right now. Ćwicz. Bo ty się kręcisz, stoisz bez celu, nie wiadomo czego chcesz, czego nie chcesz. No, także brzdękaj sobie. Nie przebrałaś się, prawda, że się nie przebrałaś? Zwariuję. Dobra, opublikowała własną książkę. To moja droga. Ja ci polecam szybkie jedzonko, pewnie weźmiesz tort, znając życie, ale może jednak nie. Może skusisz się na coś lepszego niż torcik. O, 7, słuchajcie, zarobiliśmy. Czat. Bardzo mnie to cieszy. Coś ci ki wzięła. Widzicie? Jednak ona jak chce, to potrafi. To potem, moja droga, wykąp się i weź sobie skorzystaj. No
No ty niby do pracy nic nie potrzebujesz, masz ten poziom literacki osiągnięty, ale poczekajcie, na którym ty masz te umiejętności? Trzeba było popracować nad tym, moja droga. Dobrze, to potem jeszcze sobie tutaj może po prostu napisz i może po prostu ćwicz te umiejętności. Jak tam Denis? On leci z tym pisaniem, widzę bardzo. Motoryczne mu się zaliczają, okej. Chciałbym, żeby wszyscy byli, wiecie, w takim dość fajnym stanie, jak będziemy się na ten jarmark lam wybierać. Skoro osiągnąłeś sobie ten poziom, to teraz tak, skorzystaj sobie. I myślę, że w sumie możesz iść telewizor, a kominek możesz... Nie, ty nie możesz spać kominka. Takie rzeczy. O, kto to? O Boże, to wujek Paweł. Chodź. Zaproś do środka. Proszę bardzo. Siostra się kąpie za ścianą i nawet nie słyszy, że ktoś dzwoni do drzwi. Tak właśnie ta rodzina funkcjonuje, moi drodzy. Gdyby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości. Idziesz ty? No. Kyoshi leci na gitarce. Dobrze, dobrze. W ogóle patrzcie, mamy taką ładną jadalnię i my w ogóle z niej nie korzystamy. Naprawdę serce mi pęka. Możesz jakąś kolację wytworną urządzić. Chodź, wujek, chodź. Przyjazne. To może chodź nim pogadasz trochę. Pochwal go szczerze. Narzekaj na pochmurną pogodę, bo jest pochmurnie. Słuchajcie, u mnie się też pochmurno strasznie. Tak ciemno i tak nieprzyjemnie. Aha, mamy dwa kominki w ogóle w salonie. To, a bo to nie jest kominek, Jesus. Ja chciałem to rozpalić, a to nie jest kominek. Tu mam... Nic nie powiem. Nic, moi drodzy, nie powiem. Flemsza Siusia. Dobrze, przyjazne. Podziel się z nim pomysłami. Poznaj go. No z Kingą mógłbyś bardziej też się zaprzyjaźnić i z Marysią. Poczta? Jaka poczta? W sobotę poczta? Co wy, ojej, co wy gadacie? Komuś coś dzwoni, Zuzce. Ona jest, no raczej jesteśmy rodziną wszyscy, Dawidku. Weź pocztę. Chodź, Kosiu, zostaw to. A pani pocztarka to też tak, słuchajcie, śniegi, mrozy, nawałnice, wichury, a ta w krótkim rękawiczku, krótka spódnicunka. Jakby, proszę bardzo, to się nazywa pani Zuzanna Ząb, niczego nie boi. Widzicie? Tak trzeba żyć. Idziesz, Kyoshi? No, co ty? Chodzisz aż tu, no weźże tą pocztę. No to... No i co to było niby? Stypendium? Czekaj, ta, co to jest? Co to przyszło? Po pierwsze, to FPS-y spadły. Halo, proszę się naprawić! Ale co to jest? Co to? Co mi to przychodziło tu do domu? Nie no, ja zwariuję. Czekajcie, bo już Escape nie działa. Może zadziała... Konsola też nie działa. Dobrze, moi drodzy, więc gramy w 14 FPS-ach. Nie wiem, co to za listy jakieś dzikie były. Paweł przyszedł, przyszły list, ale to bez sensu. Jak? No nie no, potarga mnie zaraz. Na oki i to. Halo! Słyszę się już takim jak igrzyska. Najwyraźniej działa to tak, że grupa simów zostaje wysłana na jakieś odludzie i muszą ze sobą walczyć. Do upadłego. Miałbyś ochotę wziąć? Tak! Aha, Kyoshi robi... Aha! Słuchajcie, i Kyoshi robi narę! Możemy to Jezu, no przecież tak się nie da grać w takich lagach. Czekajcie, może galeria. Znaczy, może ten tryb kupowania, co?
La, nie, też nie bardzo. Widzicie to, co się... O Boże! Kiedy dorosnę? Zacznij ćwiczyć sztukę składania się, kup strójnicza. Zacznij ćwiczyć sztukę składania się, to ci wyjdzie na dobre, młody. Ten polas... No dobra, niech idzie, niech mu będzie, niech sobie robi. Czy ty ćwiczysz te swoje umiejętności literackie? Tak, i znowu... Słuchajcie, jaka matki... Matki. Jaka matka, taki syn. To może... Słuchaj, czy ty możesz ćwiczyć jakieś umiejętności swoje komediowe, pisemnicze albo jakiekolwiek inne? Byłoby super. Zamów, no nie. O, widzę, że się gra ogarnęła bardzo dobrze. Nie, to musisz ćwiczyć pisanie. Chodź. Chodź, poćwicz sobie trochę. Kyoshi, ja mam nadzieję, że ty wrócisz cały stamtąd. Czy tam... ja mam pytanie, czy tam Simowie mogą zginąć? Czy takiej możliwości nie ma? Bo ja, słuchajcie, drżę. W chwili obecnej teraz i się boję. Nie ukrywam. Ten tu jedzie. Przepraszam, Paweł, czy ty przyszedłeś oglądać u nas telewizyjny i uczyć się przepisów gotowania? Co ci się stało? Pęcherz. Mhm. To zostaw na chwilę to. Skorzystaj sobie. I potem ćwicz te pisanie jeszcze raz. O. I jest super. Zuzka, a ty co? Piszesz te, ćwiczysz sobie? Co, o czym ty? Myśl o członku rodziny. Członek rodziny tutaj żyje pod waszym domem. Także jest, jest. Kyoshi, wracaj, bo ja się martwię. A jak on coś wygra? Jesteśmy w stanie coś wygrać, czy nie? Jaka pani, o jaki krok, jaki chód, jaka Anaya, Anaya Kumar. Czy jesteśmy w stanie coś wygrać? Czy nie? Ciekawe. Dobra, zaraz się zacznie jarmark, to pójdziemy na jarmark. Pa, pa, Paweł, trzymaj się, pa, 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 pa. Dobra. Podróżuj. Tak, tak, tak. Nie Kyoshi. Nie Kyoshi. O. I pójdziesz z Denisem. Tylko błagam, ubierzcie się. Wolałaby w tej chwili zrobić coś innego. Czy powinna nareszcie przyznać, że nie lubi pisania? Nie! Ona lubi pisanie. Ona lubi tak jak babcia i prababcia. To jest rodzinne. I koniec tematu. O! Dojechawszyk. Dobrze, mamy ten jarmark lam. Ja tu nigdy... O, co my możemy to zrobić? We własnym wyposażeniu weźmiemy udział w tym konkursie. Czyli nie weźmiemy udziału w konkursie. Już mi jest smutno. A co ten jarmark w ogóle oferuje sobą, że tak powiem? A może lep bałwana po prostu z Denisem? O. Ulepicie dziś bałwana! A Kyoshi? A nie wiem, czy on jest, czy go nie ma. A ta... Boże, w krótkich... Majra, w krótkich spodenkach. Nie no, drodzy moi. Kiedy zaczyna praca za godzinę. Okej, okay, to jakieś coś, nie wiem, co tam się podziało. Mam nadzieję, że on na tym konkursie tam jest. Odbierz tradycyjny podarek. Ojej. A możesz jednak ulepić bałwana? Byłoby super. Z Denisem? A co tam dajesz? Co dostaliśmy? Nie sądzę, że wygra niebieska wełna lamy. O Boże, Zuza i Lawinia są dzisiaj jarmarcznymi przyjaciółmi. Zuza wiernie służy lokalnej społeczności, dlatego Lawinia z radością sprawi jej przyjemność. Ojej, dostaliśmy słoiczek kremu? Tak! A co to jest to? Aha, wynoś mi się z tym. O, jak miło, ze strony Lawinii. O, jaki ten bałwan będzie piękny. Dobra, i my możemy coś tutaj ocenić. Co tu się... Lama! Piękna. Ale ten śnieg jakby topnieje tutaj. Przecież było tak ładnie, a teraz jakoś tak inaczej. No nieważne. Postawimy dziś bałwana. Słuchajcie, zrobimy to. Na 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 na.
I jeszcze pozdrawiam serdecznie WhatsAppa. Kiedy on się poszedł do pracy? No to ja nie wiem, czy jemu się te igrzyska zaliczyły teraz, wiecie? Piękny bawon, dobrze. Czy my coś możemy tu więcej? Ewentualnie możemy... Młody, chodź zobacz sobie lamę. Opowiedz historię o lamach w labiryncie. Totalnie. Azuska, czy jest to jakaś druga lama? Gap się z podziwem. Chodź, zobacz, piękny pomnik wyrzeźbiony z liścia w lamie. Z lamy, lamą. Lamy. Po prostu. Jakie w ogóle to jest rozgłośne? Czy ty opowiadasz tą historię, czy nie? Chyba nie. Dobrze, działanie. A możesz ją... O, pogłasz ją. Pogłasz lamę. No. O. A możemy na przykład przytul ją jeszcze. Wiadomo. Buzik, ona jest rozkoszna. Co możemy jeszcze? Opowiedz o dowcip o lisach tam. Niech będzie. O, i mamy nowy poziom interakcji społecznych. Z lamą, żeś to wbił. No młody, to jesteś dobry. Co możemy? To jeszcze raz ją przytul. I co, już skończyłaś się gapić, czy... Aha. A wiesz, że pogadaj z tą panią burmistrz, co? Przyjazne. Zaproponuj co? Pomóc ze sprawunkami. O, dobrze! Będziesz działała społecznie, widzisz? Wybierz sprawunki, przy których chcesz pomóc. Odwiedzić przyjaciół w okolicy, ale ciągle brakuje mi czasu. Czy możesz się trochę pokręcić i sprawdzić, co u nich? To weźmy to, no. Złów rybę wie... Jezus Mary... Dobrze, moi drodzy, myślę, że będziemy robić sobie to w kolejnym odcinku totalnie. Także zostajemy na festiwalu, na jarmarku. Zostajemy na jarmarku do kolejnego odcinka. Więc ja wam serdecznie za cię dziękuję. Widzę, że o, patrzcie, Daniel się odnalazł. Ja wam serdecznie za cię dziękuję. Oczywiście lowki, kiski i bestowski standardowo. Tam coś płonęło. Ja widziałem, jak tam... Kto to w ogóle tam jest? Kaori. Tam coś płynęło. Także tak, lowki, kiski i bezoski, dziękuję was bardzo mocno serdecznie. Słyszymy się za tydzień w Andecu, a za 2 tygodnie znowu w ptakach. Tak więc trzymajcie się, cześć, buzi, buzi i do następnego. Pa, pa!